Minęła 17.30, mamy piątek, 12 dzień stycznia. Paulina Kopeć, rozpoczynamy Telefakty. Janik i Godów z dostępem do szerokopasmowego internetu. Internet chodził za wolno, albo w niektórych wypadkach w ogóle nie dało się czegoś zrobić. Roztańczeni seniorzy. Będzie cza-cza, będzie walc angielski, będzie blues i zobaczymy jeszcze jakieś może inne tańce. Czy mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wspierają WOŚP? Oczywiście, co roku. W Janiku i Godowie ruszył pilotażowy projekt szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Imponująca prędkość 100 na 100 ucieszyła przede wszystkim uczniów. Celem nadrzędnym jest eliminacja białych plam na cyfrowej mapie Polski. Szczegóły Emilia Sitarska. Zespół szkolno-przedszkolny w Janiku w gminie Kunów jest jedną z pierwszych placówek w województwie świętokrzyskim, która posiada nieodpłatny dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Od czwartku uczniowie i nauczyciele szkół w Janiku i Godowie mogą poruszać się po globalnej sieci z prędkością internetu 100 na 100 megabitów na sekundę. Z szybkiego internetu cieszą się przede wszystkim uczniowie. U mnie w domu jest wolny internet i teraz jak robiliśmy właśnie ten test, to bardzo fajna sprawa. Jest bardzo szybki. Mieliśmy zajęcia z informatyki, no i nie dało się czegoś, no, pewnych zadań zrobić, ponieważ internet chodził za wolno albo w niektórych wypadkach w ogóle nie dało się czegoś zrobić. Władze gminy Kunów uważają, że jest to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, gwarantujące rozwój. Teraz mieszkańcy i przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na rozszerzenie usługi do kolejnych instytucji, przedsiębiorstw i domów. To jest bardzo ważne, to jest prerozwojowe, to jest innowacyjne. To jest po prostu naprawdę XXI wiek, który zawitał do skromnego Janika i naszej gminy Kunów. Przyłączenie szkół do szerokopasmowego internetu w ramach wybudowanej sieci szkieletowej to efekt programu operacyjnego Polska Wschodnia, którego głównym założeniem i celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Generalnie zaczynamy od tych białych plam. Zaczynaliśmy tam, ponieważ tam warunki inwestowania i ekonomicznie na to patrząc nie są zbyt korzystne, ale wszystko to, co wypracowaliśmy z samorządami, zarówno począwszy od cennika za usługi właśnie szerokopasmowego internetu, jakby spowodowały, że operatorzy również w tych miejscach białych plam inwestują i pracują. W województwie świętokrzyskim projekty budowy sieci szerokopasmowej realizuje firma Nexera, która wdraża pilotażowy projekt, rozpoczynając testy w Janiku i Godowie. Prędkość 100 na 100 to dziś minimum, zapewnia operator. Zdecydowaliśmy się, że w tym miejscu i w Godowie jako drugiej lokalizacji uruchomimy pilotaż. Z tych powodów, z jednej strony technicznych, z drugiej strony, żeby uzyskać opinię użytkowników tego internetu, czyli uczniów, nauczycieli, na ile łącza, które będziemy dostarczali, faktycznie spełniają ich oczekiwania. Wszystkie placówki szkolne podłączone do sieci szerokopasmowego internetu dołączą do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, projektu innowacyjnego na europejską, a nawet światową skalę. Zapewnią dostęp do nowoczesnego oprogramowania, szczególnie do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Daje to duże możliwości, jeżeli chodzi o kształcenie uczniów, nowe metody, nowe programy. Przypomnę tylko, że od 1 września we wszystkich szkołach w Polsce, od klasy pierwszej, obowiązuje programowanie. Także jest to duża szansa dla naszych uczniów, aby zaistnieć na forum tym również polskim, ale i międzynarodowym. Informatyzacja regionu świętokrzyskiego rozpoczęła się w 2006 roku. Wczorajsze wydarzenie jest realizacją konsekwentnego dążenia do zahamowania białych plam na cyfrowej mapie Polski. To jest kontynuacja od tamtego momentu tych wszystkich dzieł w Polsce. No a dzisiaj tu w szkole podstawowej w Janiku, myślę, że historyczna chwila. Do sierpnia 2018 roku do powszechnego szerokopasmowego internetu podłączonych zostanie ponad 2600 placówek oświatowych, a do 2020 roku ponad 450 tysięcy gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W województwie świętokrzyskim dostęp uzyska 761 szkół i ponad 105 tysięcy gospodarstw domowych. Tutaj
walc, blues, tango dla nich nie stanowią żadnego problemu. Ostrowieccy seniorzy. Jak sami mówią, najważniejsza jest dobra zabawa, a ta połączona z jakąkolwiek aktywnością fizyczną daje gwarancję nie tylko dobrego zdrowia, ale i samopoczucia. Aktywnych, roztańczonych seniorów odwiedziła Karolina Kamińska. Szybka teoria i od razu praktyka. Na początek blues. Ponad 200 seniorów, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, wzięło udział w pierwszych zajęciach tanecznych w ramach akcji Aktywny Senior. To inicjatywa władz miasta celem wyciągnięcia seniorów z domu i zachęcenia ich do aktywności fizycznej. Bezpłatne zajęcia ruchowe odbywać będą się raz w tygodniu w środę w godzinach od 16 do 18. W styczniu seniorzy uczyć będą się tańca, którego instruktor ma co do uczestników zajęć poważne plany. I będziemy uczyć się tańca towarzyskiego, skorzystamy ze światowego programu tańca, który w formie użytkowej przewiduje dla osób dorosłych naukę chociażby takich tańców jak walc angielski, jak foxtrot wolnej w szybszej wersji, czyli quickstep, będzie cha-cha, będzie walc angielski, będzie blues i zobaczymy jeszcze jakieś może inne tańce integracyjne. Wysoka frekwencja na pierwszych zajęciach to dowód, że ta forma aktywności fizycznej seniorom odpowiada. Kocham taniec, kocham ruch i dlatego się zdecydowałam tutaj, ponieważ jest taka okazja. Żeby sobie uprzyjemnić czas. Żeby się cieszyć życiem, bo tylko to już trzeba. Za panami, których na zajęciach było zdecydowanie mniej niż pań, przemawiały przede wszystkim zdrowotne korzyści tańca. Bardzo lubię taniec i sport w ogóle, dlatego tu jestem. No, świąteczne kilogramy trzeba rzucić. Mam taki wiek, muszę się rozruszać, żeby kości nie stały w miejscu. Ruszam się z domu, ruszam na tańce. I tak seniorzy tanecznym krokiem wkroczyli w nowy rok. Tańczyć podobnie jak śpiewać. Każdy może. Nie liczy się wiek, nie liczą się predyspozycje. Na naukę tańca nie jest nigdy za późno. Na naukę tańca każdy moment rozpoczęcia nauki jest dobry. Jak widać, wystarczyła chwila i seniorzy, znając krok podstawowy bluesa, poczuli go całym swoim ciałem. Obecny na pierwszych zajęciach w ramach akcji Aktywny Senior prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński już zapowiedział, że po zakończeniu kursu tańca na seniorów czekać będą inne, równie ciekawe propozycje aktywności fizycznej. Ostrowieccy seniorzy swoją aktywnością imponują młodszym pokoleniom. Aktywnie też włączają się w życie społeczne miasta. O ich potrzebach, ich opiniach dziś dyskutowali z nimi samorządowcy, przedstawiciele świętokrzyskich struktur Platformy Obywatelskiej. Jakie oczekiwania mają ostrowieccy seniorzy w materiale? Polska seniora widziana oczami członków Platformy Obywatelskiej, ale wcześniej zbadanie potrzeb tej grupy wiekowej. Z taką inicjatywą spotkanie ze seniorami w całej Polsce wyszła posłanka ziemi świętokrzyskiej Marzena Okła-Drewnowicz. Jesteśmy nastawieni na to, żeby rozmawiać z mieszkańcami o ich potrzebach, o tym, jakie seniorzy mają problemy, z czym się borykają na co dzień, ewentualnie jakie mają plany, propozycje. Chcemy po prostu porozmawiać o tym, co jest im tak naprawdę potrzebne. Zmiana służby zdrowia, szybki i łatwy dostęp do lekarzy. Tego seniorzy oczekują najbardziej. Mniej kolejek do lekarzy. No, leki, które drożeją niestety bardzo. No i ja wiem, no socjal, emerytury troszkę wyższe. Dostęp do medycyny, dostęp do rehabilitacji. To jest też najważniejsze, bo rehabilitacja czyni cuda. Wiem to na własnym doświadczeniu. Posłanki Platformy Obywatelskiej Dorota Rutkowska i Krystyna Szumilas, które dziś spotkały się z ostrowieckimi seniorami, przedstawiły kilka propozycji partii, które są odpowiedzią na oczekiwania seniorów. Bilans 60-latka to jest prosta rzecz do zrobienia, to jest rzecz praktycznie organizacyjna, żeby każda osoba, która kończy 60 lat, miała przeprowadzone podstawowe badania profilaktyczne i co rok była monitorowana. Propozycje Platformy Obywatelskiej dotyczą też zachęcenia seniorów do ich dłuższej aktywności zawodowej. Odprowadzanie składek ZUS-owskich za osoby pracujące dłużej, czy też zwolnienie pensji z tych składek, no to jest konkretna pomoc czy konkretna oferta dla osoby, która rozważa, czy przejść na emeryturę, czy zostać w pracy. Ponadto mowa była o
o tworzeniu rad seniorów, budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem dla emerytów czy wprowadzeniu telemedycyny, czyli możliwości monitorowania swojego stanu zdrowia w domu, posłanki oprócz konkretnych propozycji podsumowały dotychczasowe działania podejmowane przez Platformę Obywatelską na rzecz seniorów. Podobne spotkanie dziś w województwie świętokrzyskim członkowie PO odbyli w Skarżysku i Pińczowie. Do wielkiego finału pozostało już tylko dwa dni. 14 stycznia po raz 26 zagra największa orkiestra świata. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku niesie pomoc na oddziały neonatologiczne, inkubatory, kardiomonitory, a także sprzęty do resuscytacji noworodków. Czy Ostrowiec Świętokrzyski chętnie wspiera WOŚP? Bartek Gębusia. Już w niedzielę 14 stycznia w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 300 wolontariuszy z kolorowymi puszkami, czerwonymi serduszkami i identyfikatorami, a przede wszystkim z ogromnym zapałem do pomagania, wyjdzie na ulicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystko już zapięto na ostatni guzik. Trwa rozgrzewanie ludzkich serc. Jak najbardziej popieram? Tak, zawsze pomagam. No, popieram. Zawsze coś rzucamy. Tak. A dlaczego? No bo to jest taka pomoc. Pomoc. Duża. Uważam to, że pomoże na naprawdę wielki ludzi. Taki chore ludzi. Moim zdaniem to tak. Bynajmniej sam z chęcią przyjdę na tą orkiestrę i coś dołożę do tej puszki. A czy wspiera Pani to? Oczywiście, co roku. W poprzednich 25 finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wsparcie polskiej medycyny zebrano sumę ponad 825 milionów złotych. Ostrowiec Świętokrzyski jak co roku znalazł się na mapie sztabów WOŚP z poparciem mieszkańców. Stwierdzam fakt, że może to pomóc wielu dzieciom, szpitalom. Bo pomagamy po prostu wyposażyć nasze szpitale. Już od bardzo dawna bardzo dużo tego sprzętu jest w szpitalach. Nawet jak leżałyśmy z małą, to faktycznie dużo tego sprzętu jest. Mam nadzieję, że akurat dobre ręce trafią te pieniążki, nie? Także mam nadzieję, że nawet i na tych chorych ludzi czy chorych dzieci. Najistotniejszym elementem każdego finału jest jednodniowa zbiórka publiczna. Organizatorzy prowadzą również internetowe licytacje. Z dnia na dzień przedmiotów przybywa, a przekazują je firmy, instytucje, samorządowcy i osoby prywatne. Wśród licytowanych rzeczy znajdziemy m.in. przedmioty z autografem prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, wycieczkę do Brukseli, gadżety z podpisami sportowców i wiele innych. A wszystko po to, by wyrównać szanse w leczeniu noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci. Stycznia po raz trzeci w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Świętokrzyskiej 11 odbędzie się trzecia Ostrowiecka Gala Sportu. Plebiscyt trwa w tym roku. Sportowcy będą nominowani w kategoriach Sportowiec Roku, Odkrycie Roku, Drużyna Roku, Talent Roku, Trener Roku i Zawodnicy Olimpiad Specjalnych. Podsumowując ten rok, wyniki klubu są bardzo dobre. Patrząc na punktację, która jest prowadzona przez Ministerstwo Sportu, nie mamy oficjalnych wyników, ale z przecieków zajmujemy pierwsze miejsce w województwie. Czyli tutaj te wyniki świadczą, że zrobiliśmy przez ten rok bardzo dużą pracę, szczególnie tutaj z młodzieżą, bo głównie ta praca młodzieżowa jest punktowana. Natomiast z drugiej strony myślę, że ten rok 2017 nie był łatwy dla klubu. Równolegle trwa plebiscyt organizowany przez Echo Dnia, Ostrowieckie Gwiazdy Sportu. Partnerem wydarzenia jest także Lokalna TV. W Ostrowcu już po raz dziewiąty organizujemy plebiscyt na najlepszych sportowców, trenerów i talent. W tym roku mamy nowość, wybieramy też trzech najlepszych, najpopularniejszych nauczycieli wychowania fizycznego oraz amatorską drużynę. Wszystkie te informacje, o których mówimy, są dostępne na stronie Echa Dnia, www.echodnia.eu i zachęcam wszystkich do głosowania. Chcę powiedzieć, że w tym roku ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Jest dużo głosów, przede wszystkim na piłkarzy ostrowieckich, na siatkarki,
Natomiast w rywalizacji talentów, no tutaj zdecydowaną przewagę dominują wręcz siatkarki SMS-u Ostrowiec. Oczywiście głosujemy do 19 stycznia, więc jeszcze trochę czasu zostało, ale myślę, że jest to taka fajna forma, żeby tych najlepszych, tych wyróżniających się sportowców wyróżnić, uhonorować. Szczegółowe informacje o trwających plebiscytach znajdą Państwo na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl. Zapraszamy także do odwiedzania naszego fanpage'a. Telefakty oczywiście w poniedziałek o 17.30. Do zobaczenia.